Radioteatr. Słuchowisko autorskie. Oto opowieść niezwykła, choć rozpoczyna się w miejscu nie tak niezwykłym, jakbym sobie tego życzył. No cóż, prawdy jednak zmieniać mi nie wolno, ani biegu zdarzeń przeinaczać. Nuda jest wrogiem uwagi, więc nie przedłużam, co bym waszego zainteresowania gdzieś po drodze nie pogubił. Zatem, jako się rzekło, oto opowieść niezwykła. Choć rozpoczyna się w miejscu nie tak niezwykłym, jakbym sobie tego życzył. I oczywiście bajek nie powinno się może tak rozpoczynać, ale cóż poradzę, że osadziłbym jednak tę historię w zupełnie odmiennej scenerii. Bywa i tak w życiu, że okoliczności odbiegają od naszych wyobrażeń, lecz nie ma się co na życie burmuszyć, ani nosa w ziemię kierować. Takie rzeczy, jak to mówią, trza brać na klatę i o nic nie pytać. Nadmienić jednak jeszcze muszę, że czasem niektórym słuchaczom brakuje cierpliwości. Mam nadzieję, że wam jej nie zabraknie. W jaki sposób bowiem zdarzenia mogą się rozwinąć, a napięcie oczekiwania się napiąć, kiedy od razu wygląda się puenty całej historii? Wyrzućcie więc te muchy z nosa i posłuchajcie opowieści właśnie o musze. A historia jest niezwykła, choć rozpoczyna się w miejscu nie tak niezwykłym, jak się spodziewacie, bo na wysypisku śmieci. Aromaty niezbyt przyjemne, ale niektórzy nazywają te okolice prawdziwym rajem. Odnalazłam kawałek schabu który dodał mu powabu. Nie, to bez sensu. No jak kawałek schabu powabu? Niemożliwe. O, odnalazłam trochę sera, chyba mnie nie sponiewiera. Nie. Toż to głupoty, jakich mało. A słowa piosenki muszą mieć głębszy sens, taki głęboki jak bardzo głęboki. Odnalazłam piosenki tej słowa, aż mnie rozbolała głowa. Co robisz, muszko miła? Czyżbyś mi się pogubiła? Ano, pogubiłam się, szczurku, pogubiłam. Piosenkę kolejną piszę, ale słowa jakby same mi się z myśli wymykają. Nie chcą się składać, głupoty wychodzą. A ty, szczurku, co tutaj robisz? Coś usłyszał, żem o serze, choć sam w to teraz już nie wierzę. Mówiłam coś tam na temat sera.
Zastanawiałam się, czy mnie nie sponiewiera. A gdzie ten serek, droga muszko? Może powiesz mi na łóżko? W piosence, tylko w piosence. Szczurku, co ja teraz zrobię? Ja już chyba nie wyrobię. A po co właściwie te słowa układasz? No jak to po co? By wyrazić coś wielkiego. Coś, co ciągle tam gdzieś gryzie mnie i uwiera od środka. Jakby pazur złego kotka. Wiesz dokładnie, co ja czuję. A ja wcale nie blefuję, boś ty wielki jest artysta. Operzysta. Sopranista. To weź, szczurku, porać muszę, jak na papier przelać duszę. Proszę bardzo, tu mam kartkę. Masz coś do pisania może? Nawet może i by miała, ale pisać nie umiała. I bez celu ze znudzenia kartkę mucha odwróciła. A na tyle? Choć właściwie na jej przodzie wielki napis widniał taki. Konkurs dla wszystkich z okazji Dnia Matki. Chwilę muszę to zajęło. By litery odszyfrować. Szczurku, ja muszę tam być. Zaśpiewam dla wszystkich mam na świecie. Albo i w kosmosie. I polecę w mucholocie, albo innym szybkolocie. Tylko jak ja zaśpiewam? A jak się zaczną ze mnie śmiać? A czemu to niby mieliby? Chyba, że chcesz jakiś pokaz, no wiesz, stand-up tam odstawić. No wiesz, szczurze ty mój, muchy tak rzadko raczej koncertują. I nie znam żadnej muszej gwiazdy, ani śpiewaczki, ani malarki. No, a ta, bo boli łóżka? Oni tam chyba zawsze śpiewają, a i tańczą. Boli muszka! Boli muszka kleparka. No, a jeszcze taka była, propożyca marzymłódka. Albo ten aktor komediowy, złodziej Jaszek Rypidełko? I oczywiście słynna osobowość sceniczna, kto by mógł o nim zapomnieć, Szrotówek Kasztanowcowiaczek. To nie muchy niestety. O muchach to tylko kabarety, ale też sobie nikogo przypomnieć nie mogę. W takim razie, droga muszko, będziesz pierwszą sławną muchą na świecie. Szybko! Rób gitarę z listka koniczyny i pająka pajęczyny i graj, graj! A ja idę szukać sera. Mnie też chyba nie sponiewiera. Poczęła nasza mucha wielkie przygotowania. W końcu okazja nie byle jaka, a Dzień Matki tuż. Gitara nie była dla niej problemem. Kłopotem okazały się znów słowa. A gdy coś przymus wymyślić na prędce, to się robi pusta głowa. W wielkich potach, łzach też kilku, w końcu mucha skończyła. Tekst swój w głowie ułożyła. Zapamiętała należycie, jakby od tego zależało jej życie. I na konkurs się udała. Jednak zupełnie się zawstydziła, gdy sędziego zobaczyła. Jury,
było jednoosobowe i składało się z psotnika i to nie byle jakiego, bo zakamarnika. Przerażona tym odkryciem, już gotowa zrezygnować, ba, do ucieczki się szykować, skrzydełka swoje rozprostowała, ale... nie zdążyła. Oficjalnie otwieram konkurs z okazji Dnia Matki. Pierwszego uczestnika zapraszam na scenę. Bluesowa. To kto pisał, ty rozciągniku? Następnym razem spróbuj się zmieścić na jednej stronie. Wypada. Aha, i nieoszczędności na papierze przewiduję. Bluesowa mucha, proszę, proszę. Przedstaw nam się, proszę. I jestem... Bluesowa mucha, proszę pana. I co nam dzisiaj pokażesz, muszko? Balet jakiś? Czy może gimnastykę? Ja... zaśpiewam. Zaśpiwasz? Ty? Bzy, bzy, bzy? Muszka trochę posmutniała. Och, szkoda mi jej, moi drodzy. Dobrze wiem, jak czasami trudno tremę przełamać. Policzki się czerwienią, uszy zatykają, a dłonie trzęsą się jak galareta. Nie podołała nasza muszka i szybko zeszła ze sceny. Uciekła. Uciekła na wysypisko i z nikim już rozmawiać na ten temat nie zamierzała. Usiadła cichutko ze swoją gitarą z liścia koniczyny i zaczęła śpiewać pod nosem, nawet strun nie dotykając. Nie doceniają mnie tutaj. Nie doceniają mnie tam. A kiedy smutny owad zostaje całkiem sam, to myśli smutne płyną jak wielkiej rzeki nut. Dobrze, że na wysypisku mogę być muchą Blue. Chyba się nie poddasz, muszko Blue. Co to w ogóle znaczy, Blue? No, że mi smutno jest, szczurku. Pokaż im, jak wiele znaczysz. Bo jak nie, to sama zobaczysz, że żałować będziesz. A czasu nie cofniesz, świat pędzi do przodu. Musisz wykorzystać tę okazję. Działaj, a myśl potem. Nagle... za starty śmieci leżących pod płotem wyleciała istota tak piękna i tak przemożnie niepasująca do tego otoczenia, że oczy naszej muszki od razu się na nią skierowały. Wdzięku nie można było jej odmówić. Skrzydełka w kolorach tęczy delikatnie przepuszczały promyki słońca.
tak, moi drodzy, to motyl, ale tak przepiękny, że aż i mi tchu trochę zabrakło. Tego gatunku nikt chyba jeszcze nie widział i w żadnej księdze naukowej go znaleźć nie zdołacie, więc musicie uwierzyć mi na słowo. Toż to prawdziwa gwiazda! Za krótko jestem na tym świecie, by opisać ten widok. Leć dalej! Motylu, uciekaj stąd, pókiś piękny. Wysypisko nie będzie dla ciebie dobrym domem. Tylko tacy jak ja tutaj pasują i nigdy nie będą tak wspaniali. Ale gdyby tak... O tak! Jeszcze zdążę! I poleciała gdzieś przygotować coś. Sam na początku nie wiedziałem, co takiego nasza mucha szykuje. Jakieś dwa listki dźwigała i koci włos. Wiedziony moją intuicją, opuściłem jednak wysypisko i z powrotem na konkurs się udałem, mając nadzieję, że coś ciekawego jeszcze zobaczę i nawet nie zdążyłem pod scenę podejść. A tu widzę zieloną istotę na deskach. Od razu pomyślałem, że to musi być prawdziwa gwiazda. A kiedy skończyła śpiewać, rozległy się ogromne brawa! 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 I sędzia nasz Sotnik Zakamarnik swoje trzy grosze dorzucił. Nagle ten piękny zielony motyl na scenie skrzydełka swoje zrzucił. Farbkę seledynową z czoła starł i stał się naszą bluesową muchą! Jeszcze tylko sędzia zdążył syknąć ze złości. Bluesowa! I tłum zagłuszył go gigantycznymi oklaskami! Brawo, brawo! I jeszcze raz brawo! A morał z tej opowieści wcale nie jest taki, że interesujące życie prowadzą owady czy robaki, ale że wszystkie marzenia są do spełnienia i wcale niewiele potrzeba, by mucha stała się pięknym motylem.